Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak ja zmieniam naklejki na kostce Rubika. Akurat mam, że mi się już zaczęły dawno zdzierać. Stwierdziłem, że pasowałoby wymienić na jakieś nowe, bo tak brzydko wygląda. Tutaj mam swoje naklejki, kolory. No i tutaj już zacząłem ściągać. Musiałem przerwać na chwilę, więc to Wam teraz pokażę. Potrzebna nam będzie nożyk do całej operacji, benzyna ekstrakcyjna albo spirytus, ale lepsza jest benzyna, no i trochę papieru do wycierania. I tak, zdejmujemy najlepiej taki nóż jakiś od razu, bez żadnych ząbków. Bierzemy i po prostu pod naklejkę wjeżdżamy. Czekajcie, bo ja tego nie widzę, muszę Wam pokazać, no i tak podchodzimy. Tak, podkładamy. No i powolutku trzeba ściągać, 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 ściągać. I wtedy klej prawie w ogóle nie zostaje. Więc tak ściągamy wszystkie. Jak widzicie, ładnie wszystko schodzi. Tutaj klej to taka resztka. Jeszcze będę modował tą kostkę, no to nie pokażę Wam jednak. A może Wam pokażę, jak skończę. Nie wiem jeszcze. Zależy, jak mi to długo zajmie. Więc jak ściągnę tą warstwę, to wrócę do Was na końcu, jak zdejmę wszystkie. Najlepiej trzeba ściągać powoli, nie szybko. Czekajcie, może przybliżę. Nie można zdzierać szybko, bo wtedy klej cały zostaje. Nie można tak szarpać, no bo wtedy wiecie, albo nie wiecie, możecie się domyślić, że właśnie klej zostaje. Dobra, ja wracam do Was, jak skończę całą kostkę zdzierać. Cześć. Tak, już widzicie, mam zerwane wszystkie naklejki. Można się chwilę pobawić. Dobra, i teraz będę czyścił z kleju. Potrzebny nam jest papier, najlepiej jakiś taki mocno chłonny. No i trzeba wyczyścić kostkę z kleju. No po prostu namaczamy trochę i schodzi klej bez problemu. Czasem trzeba trochę przycisnąć, ale to nie ma jakiegoś większego problemu, powtarzam się. A trzeba pamiętać, żeby zamknąć butelkę, bo benzyna jest lotna bardzo i szybko paruje. Sorry. Ja jeszcze będę czyścił tą kostkę, więc nie muszę tak mocno czyścić. No ale zawsze to coś. Potem mniej męki z tym jest. Znowu tą ręką musiałem szarpnąć. Dobra. Jak już widzicie, kostka nie jest klejąca, tak jak reszta ścianek. Więc widzimy się, jak już po prostu wyczyszczę całą. Okej. Jak już widzicie, nakleiłem sobie naklejki wszystkie. No i mogę powiedzieć, że kostkę, jak wymyłem całą, to uczucie jest niesamowite w porównaniu do takiej obklejonej jeszcze zdartym klejem. Po prostu musielibyście to zobaczyć na własne ręce, jakby tak powiedzieć. Jak widzicie, nakleiłem sobie z powrotem naklejki. Ja tu nie mam takich identycznych jak te, bo mam bardziej kwadratowe, takie jest trochę większe. To są normalne, okrągłe, które sprzedaję, tak jak do Diana, czy do jakiegoś zajęcia, czy coś. A tutaj mam specjalnie pod tą kostkę wycięte trochę bardziej kwadratowe, trochę większe, żeby jakoś inaczej wyglądały. No, więc jak widzicie, mam standardowy układ kolorów. Sobie wybrałem takie naklejki. Logo sobie z powrotem nakleiłem nowe. No i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że kostka po wyczyszczeniu się rusza
dwa razy tak, jak się ruszała wcześniej. Oprócz tego, że ja ją jeszcze trochę zmodowałem. Zaraz wam pokażę. Może walnę jakiegoś solwa. Ostatnio coś mi słabo idzie. I tak w ogóle wszystkiego najlepszego na śmigusa dyngusa. I na święta. No więc jak widzicie, kostka rusza się inaczej. Może pokażę. Tutaj mam zaokrąglone wszystkie krawędzie. Tutaj też. I czuć różnicę, mogę powiedzieć. Nawet jej nie smarowałem, a chodzi świetnie. Krzyżak można bez problemu wymyć, bo nie ma żadnych śrubek, więc nie będą rdzewieć. Co jest bardzo dobrym, dużym plusem, jak na taką kostkę. Mogę powiedzieć jeszcze jedno. Kostka po zmodowaniu chodzi bardzo luźno. Znacznie luźniej niż wcześniej. Ja tu chyba gdzieś mam kostkę zwykłą, jeszcze normalną. Albo i nie. Nie, trudno. Miałem gdzieś kostkę mojego brata, taką jeszcze w ogóle. Nawet nie zmieniane naklejki. I kostka chodzi twardo, ciężko. A teraz po zmodowaniu jest lżejsza i znacznie luźniejsza. Taka przyjemniejsza, łatwiej, szybciej się układa. Nie lokuje już tak dużo. Ale za to popy są. No, ale ogólnie to kostka jest bardzo dobra, bardzo się z niej cieszę. No i chyba tyle w tym filmiku. Jeszcze raz polecam naklejki, tutaj już mam przygotowane do wysłania dla jednego pana. Sobie zamówił Albrighty plus złoty, czarny, dwa zielone, czerwony i pomarańczowy. Prawdopodobnie zamiast żółtego jednego wziął złoty, więc to jest chyba tyle w tym filmiku. Zapraszam i polecam. Cześć.